Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaczynamy kolejną, kompletnie nową serię i jest to właśnie mechanizmy. No i w dzisiejszym odcinku chciałam Wam pokazać taką prostą przykładnię, gdzie są drążki dwa i można sobie sterować. Zapraszam na film. Przykładnię tę nie jest trudno zbudować, ale trzeba mieć do tego odpowiednie klocki. Ja zbudowałam taką oto przykładnię z tylko i wyłącznie ze 100% z klocków takiego zestawu Land Rover Defender. Możecie sobie poszukać na internecie Lego Technik. No i on był bardzo duży, bardzo drogi, ale miał za to bardzo fajne części. No i takie coś można właśnie zbudować. Ja Wam zaraz pokażę, jak to działa, a później sobie jeszcze podpniemy do tego taki oto silniczek, no i sprawdzimy, jak to działa. Myślę, że bez zbędnego gadania zapraszam. No i ten mechanizm prezentuje się tak, właśnie jak już widzieliście. No i dostajemy tutaj takie oto drążki, które właśnie powodują, że coś się tutaj zmienia. Spróbuję Wam to jak najlepiej pokazać, ale chyba będę musiał to trochę rozbroić, to za chwilę to rozbroję i widzimy się z rozbrojonym tym mechanizmem. Zebrałam zbędne klocki, ale one są potrzebne, żeby to jakoś fajnie stało. Na razie jest, myślę, że ok. No i popatrzcie na to. Mamy tutaj specjalne takie drążki, które tutaj widzicie, takie czerwone, i tam w środku jest taki walec, o ten. I jak przesuniemy tą dźwignię, walec od razu automatycznie, jak przesuniemy go w tą stronę, tą dźwignię, no to walec idzie w tą stronę i dociska tą zębatkę, dzięki czemu ta zębatka się wtedy kręci. No i wtedy się kręci ten oto element. Walec się cały czas kręci, bo jest on na takim oto, na takiej oto osi długiej. No i dwa walce się kręcą, dzięki czemu później można sobie zrobić, maksymalnie mogą się kręcić dwa jakby takie tutaj, takie, żebyście dobrze to widzieli. No i popatrzcie, teraz to się kręci ten walec, jak widzicie tam w środku. I jak przesunę tą dźwignię w tą stronę, to ona doszła, ten walec, jak widzicie, mogę to Wam jeszcze raz pokazać, doszedł i wcisnął się do tego, dzięki czemu teraz jak kręcę, kręci się też to. Jeżeli chcemy, żeby się drugie kręciło, musimy w drugą stronę zrobić. Jak widzicie, znowu kręcę, a to już się nie kręci i teraz kręci się drugie. Jest to bardzo prosty mechanizm, ale ja, tak jak mówiłam, trzeba mieć do tego odpowiednie części. Czyli albo może się kręcić ten, albo środkowy. Ogólnie mechanizm bardzo fajnie się używa, no i takie rzeczy można właśnie zrobić. Pokażę Wam to jeszcze z drugiej strony. Teraz kręcę, nic się nie dzieje i dokładam na tą stronę, to widzicie, że się kręci ten. Dokładam na drugą stronę, kręci się również. Fajnie się to też trzyma, ale ogólnie możecie też sobie zbudować taki mechanizm, jeżeli macie odpowiednie elementy. Może jak nie macie, to też można użyć też takich innych, może się też nadadzą. No i jeżeli chodzi o sam mechanizm, no to już Wam go pokazałam. Jest on, tak jak mówiłem, bardzo prosty. Teraz Wam to pokażę jeszcze od dołu. Jak widzicie, walec się przesuwa i dokłada się do tego. Taki mechanizm, zbudowanie takiego mechanizmu zajęło mi około pół godziny, może godzina. No i efekt jest bardzo fajny. Można to na przykład do jakiegoś dźwiga zrobić, że tutaj podpniemy silnik i to się na przykład w ogóle nie kręci, a silnik cały czas się kręci. No i sterowanie można zrobić tak, żeby on właśnie na przykład do góry, trochę na dół, no i tak dalej, można się tym fajnie pobawić. Ja znowu tutaj to podpnę z powrotem, no i podpniemy zaraz do tego silnik.
zamontowałam z powrotem tą nóżkę. No i można teraz podpiąć tutaj łatwo silnik, który trzeba tylko przytrzymać. No i zaraz testujemy, jak to, uwaga, działa. Załączam silnik. Widzicie, kręci się mocno walec. I teraz spróbuję. Widzicie? Działa to bardzo dobrze. Nie wiem, czy ten silnik mnie trochę nie zagłusza, bo on trochę głośno działa. Ale może nie. I może się kręcić albo ten, albo ten, albo ten. Łatwo to działa i jest satysfakcjonujące. No i tak właśnie to działa. Jeżeli chodzi o ten silnik, no to mam taki właśnie kostkę oraz takie coś, dzięki czemu można tym kręcić. No i w różne strony można właśnie tym silnikiem kręcić. Bardzo fajna rzecz z Lego Technic. Ma on, jest na 6 baterii, nie potrzeba śrubokręta, więc bardzo, bardzo duży plus, ale to możecie, pewnie większość z Was już takie coś posiada w swojej kolekcji. Jeżeli nie, no to możecie właśnie teraz u mnie zobaczyć. Ja akurat to wyciągnąłem z takiego jednego zestawu na pilot, po prostu taki zwykła, taka gąsienicowy łazik. No i jeżeli chcecie też inne odcinki z Lego Technic, to możecie wpaść na recenzję samolotu wyścigowego. Też bardzo fajny, krótki filmik. No i żegnam Was już w tym odcinku. Wpadajcie również na inne moje filmiki. No i to już chyba koniec na ten odcinek. Pokazałam Wam wszystko, jeżeli chodzi o ten mechanizm. Powinien się jeszcze jakiś kiedyś pojawić. No i za niedługo po tym filmiku będę się brał albo za jakąś moją konstrukcję, albo w międzyczasie pokażę Wam jakąś makietę. No to widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!